Andrzej Strzelecki nie żyje. Popularny aktor oraz reżyser zmarł w wieku 68 lat. Zaledwie miesiąc temu ujawnił, że zmaga się z nieoperacyjnym rakiem płuc i oskrzeli. Córka Strzeleckiego zwróciła się wówczas do internautów z prośbą o pomoc w zebraniu pieniędzy na jego leczenie. On sam o swojej chorobie opowiedział w wywiadzie dla strony Bądźmy Razem. TVP. Wyraźnie poruszany mówił o woli życia i ze łzami w oczach dziękował kolegom ze środowiska aktorskiego za wsparcie. Andrzej Strzelecki nie żyje. Odtwórca roli doktora Tadeusza Kozieł-Łykozłowskiego w serialu Klan zmarł na raka. O śmierci lubianego przez rzesze Polaków artysty poinformował Polsat News. Smutna wiadomość została potwierdzona przez córkę aktora. Na początku czerwca Andrzej Strzelecki ujawnił, że poważnie zachorował. Lekarze wykryli u niego nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Aktor nie miał jednak zamiaru się poddać. Dowiedział się, że zaledwie miesiąc wcześniej na rynek w Stanach Zjednoczonych wprowadzono lek na dokładnie tę samą mutację choroby. Ja jestem w sytuacji w tej chwili takiej, gdzie przestaję być sobą i nie mam na to wpływu. Czy to nie jest szczęście? Pytał wyraźnie poruszony w swoim ostatnim wywiadzie dla Bądźmy Razem. TVP. Mam nadzieję, że i tym razem mnie nie opuści, dodał po chwili. Andrzej Strzelecki opowiedział także o aktorskie. W aktorstwie najfajniejsze jest to, że człowiek może przez chwilę żyć jakimś innym życiem. Ja jestem w sytuacji w tej chwili takiej, gdzie przestaję być sobą i nie mam na to wpływu. Ten czynnik zewnętrzny to jest choroba, która mnie dorwała, wyznał. Andrzej Strzelecki o roli w Klanie Strzelecki powiedział, że wcielił się w rolę Tadeusza Kozieł-Łykozłowskiego za namową producenta serialu Pawła Karpińskiego, z którym znał się od czasów licealnych. Aktor postawił jednak jeden warunek. Chciał, aby grana przez niego postać miała tak jak on odjechane hobby, czyli grała w golfa. Na koniec wywiadu Andrzej Strzelecki ze łzami w oczach podziękował kolegom z branży, którzy zaangażowali się w zbieranie pieniędzy na jego leczenie. Terapia okazał się bowiem bardzo kosztowana. Aktor potrzebował aż 1,5 miliona złotych. Jestem bardzo wdzięczny koleżankom, kolegom ze środowiska, że się w tak fantastyczny sposób zjednoczyli. Bardzo wam dziękuję, mówił Andrzej Strzelecki nie żyje. Z tych ról go zapamiętamy. Andrzej Strzelecki w latach 1974 do 1981 związany był z Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Współtworzył kabaret Kur. Był aktorem teatru Rampa, w którym przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Znany z ról filmowych, przepraszam, czy tu biją? W pustyni i w puszczy, rozmowy nocą, 1920 Bitwa Warszawska, pół wieku poezji później oraz serialowych Kuchnia Polska, Przeprowadzki, Klan, Barwy Szczęścia, Na dobre i na złe. Andrzej Strzelecki był członkiem Związku Artystów Scen Polskich. W 2002 roku. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2011 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Słynął też ze swojego zamiłowania do gry w golfa, był członkiem zarządu Polskiego Związku Golfa.